Tak jak kiedyś dwa lata temu, mniej więcej półtora roku, sytuacja na Ukrainie miała wielkie znaczenie w tym, co się stało. Odwrócił się ten trend i ludzie się skierowali w... To jest takie znane zjawisko na świecie, takie zagrożenie zewnętrzne, to ludzie raczej się kierują w kierunku tych, którzy rządzą albo znają ich z rządzenia. No tak, dlatego Otóż, Tusk między innymi tak, wygrał te swoje tak. ostatnie wybory, prawda? W tej chwili wydaje Czyli się, że ten, że ten Grexit, który to, to, to nie jest koniec, on będzie trwał. Grexit albo nie Grexit, wszystko jedno, y, ta sytuacja w Grecji będzie definiowała polską scenę polityczną Jednak? w pewnym zakresie, tak. To znaczy jeżeli w czymś bym miał upatrywać tego, że Kukizowi w tej chwili ewidentnie, bo tam cztery ośrodki pokazały, że to jest taki spadek wieloprocentowy, więc nie ma tutaj przypadku. A z drugiej strony, tak sobie wyobrażam, że ta grecka sytuacja, dla tego przekazu, który ma Petro do ludzi, jest to, jemu jak na tacy podano w tej chwili możliwość wypromowania swojej partii, bo jak gdyby on może pokazywać palcem na greckie przykłady, czego nie należy robić w polityce długoterminowo, żeby kraj nie, nie, nie popadł w taką zapaść gospodarczą. Prawda, to jest. Plus to, że on się orientuje jednak bardzo wyraźnie na, na, na przedsiębiorców polskich, na, na tych, którzy racjonalnie myślą, patrzą na programy, kalkulują.